Witam, z tej strony Piotrek, sklep rowerowy MK Bike. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nasze dzieło, nasze, bo zaprojektowane dokładnie przez nasz sklep. Jest to rower Emonda SLR6 na Ultegrze D2, czyli tej elektronicznym napędzie. W kolorystyce oczywiście Timu Trexe Gaffredo. Piękna czerwona kolorystyka. Rower ten chcieliśmy ubrać w akcesoria z najwyższej półki. Za tym idzie, możemy spotkać tutaj, poza oczywiście elektroniczną Ultegrą D2, trochę rowerowego porno, czyli kierownica Bondragera XXX zintegrowana z mostkiem, oczywiście w pełnym karbonie, oraz siodło XXX, lekkie, niesamowicie lekkie siodło, 67 gram wyszło nam wczoraj, kiedy ważyliśmy je na wadze. Powiem szczerze, nie wiem, co robi większe wrażenie. To, kiedy jest zamontowana na rowerze, czy to, kiedy po prostu ma się samo siodło w ręce. Oprócz tego oczywiście zdecydowaliśmy się zamontować tutaj koła karbonowe Aeolus Pro 3. Są to nowe koła karbonowe od Bondragera oczywiście. Dodaliśmy też bardzo fajne dodatki, czyli akcesoria. Tutaj w akcesoriach mamy czujnik DuoTrap. Czujnik DuoTrap łączy nam się bezprzewodowo z telefonem komórkowym bądź z licznikiem, który w tej formie z tą kierownicą jest na wysięgniku w dosyć aerodynamicznej pozycji. Pod spodem oczywiście włącznik do D2. No i koszyki. Nie mogło być innych, jak po prostu karbonowe koszyki z Bondragera XXX. Poniżej oczywiście możemy zobaczyć nową Ultegrę. Lżejszą, wytrzymalszą. Oraz przerzutkę w systemie D2, zarówno przód, jak i tył. Race Shop Limited. Poza tym, że ten napis mamy na ramię, możemy faktycznie powiedzieć, że jest to Race Shop Limited, tak? Sami stworzyliśmy, sami zaprojektowaliśmy, sami również poskładaliśmy. Ten rower jest dostępny. Dostępny w ofercie. Jest to rower, którego właścicielem może stać się każdy. Również, tak samo każdy, może sobie zaprojektować własny model swojego wymarzonego roweru w innej kolorystyce, w innej konfiguracji. Natomiast w tle nasz poprzedni model, czyli dokładnie 3 lata wstecz. To jest model, przed chwilą, o którym rozmawiałem, 2018. Teraz mamy model 2015. Tak, ten biały to jest, jakby nie było, przeszłość. Na tamte czasy to była ta innowacyjna rama, najlżejsza na rynku. W 2015 roku ta, na którą pracowano 3 lata. To już jest rower naszego kolegi, członka teamu, Staszka. My, pozbywając się tego roweru z naszych Stanów, zdawaliśmy się właśnie zamówić przyszłość, czyli rocznik 2018 we własnej konfiguracji. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego sklepu, bo rower budzi niesamowite wrażenie. W wadze 6,5 kg z akcesoriami powala i wizualnie, i technicznie. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę dobrerowery.com i do naszego sklepu. Pozdrawiam, Piotrek.